Franciszek Salezy, kontrowersje. Wybrane fragmenty. Rozdział pierwszy. Brak posłannictwa u pastorów nowego udawanego kościoła jest bez usprawiedliwienia zarówno u nich, jak i ich zwolenników. Wasi pastorowie nie mają warunków wymaganych na stanowisko, które zamierzają dzierżyć i przedsięwzięcie, za które się zabrali. Z tego powodu nie sposób ich bronić i was również, gdyż wy, którzy znaliście i nadal znacie albo powinniście znać ten ich defekt, bardzoście źle uczynili, przejmując ich pod taką chorągwią. Urząd, który rościli sobie, był tym wysłanników Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Sprawa, którą podjęli zaś, to ogłosić formalny rozwód między Panem naszym a starożytnym kościołem jego oblubienicą. To zaaranżować i ustalić, jako prawi pełnomocnicy, drugie i nowe małżeństwo z tą młodą damą. Większego wdzięku mówili i bardziej urodziwą niż drugą. Bo w rezultacie stanąć jako kaznodzieja Słowa Bożego i pasterz dusz, czymże to jest innym niż nazwać siebie posłem i wysłannikiem Pana? Wedle słowa apostoła, w imię Chrystusa spełniamy posłannictwo. A mówić, że całe chrześcijaństwo zawiodło, że cały Kościół jest w błędzie, a cała prawda zniknęła, czym to jest innym niż ogłosić, że Pan nas opuścił swój Kościół i złamał święte więzy małżeństwa, jakie z nim miał? A przedstawić nowy Kościół? Nie jest to próba narzucić świętemu oblubieńcowi drugiej żony? Za to właśnie pastorowie udawanego kościoła się wzięli, tym właśnie się chwalą, że już uczynili, to był cel ich dyskursów, planów i pism. Ale jakiej niesprawiedliwości żeście nie popełnili, wierząc im? Jakim sposobem tak łatwo uwierzyliście im na słowo? Tak lekko ich uznaliście. By być posłańcami i ambasadorami, oni powinni być posłani, powinni mieć listy polecające od tego, o którym się chwalą, że ich posłał. Sprawy były największej wagi, bo były to kwestie naruszenia całego kościoła. Ludzie, którzy je powzięli, byli posłańcami w nadzwyczajnej formie, prywatnymi osobami podłego charakteru. Zarazem zwyczajni pasterze byli ludźmi pewnymi, stała za nimi najbardziej starożytna i uznana reputacja. Ci im przeczyli i protestowali, że ci wyjątkowi nie mają urzędu i rozkazu od mistrza. Powiedzcie mi, jaki interes żeście mieli, by ich słuchać i wierzyć im bez żadnego zapewnienia ich pełnomocnictwa i akceptacji naszego Pana, którego wysłannikami się nazywają. Inaczej mówiąc, nie macie usprawiedliwienia, by opuścić starożytny kościół, w którym was ochrzczono, na podstawie wiary w kaznodziejów bez prawowitego posłannictwa od Pana naszego. Nie możecie nie wiedzieć, że oni go nie mieli i nie mają w żaden sposób. Bo gdyby Pan ich posłał, byłoby to pośrednio albo bezpośrednio. Mówimy, że posłannictwo jest dane pośrednio, gdy jest dane przez kogoś, kto ma od Boga władzę, by posłać wedle porządku w Kościele. Taka była misja świętego Denisa do Francji, posłanego przez Klemensa, i Tymoteusza, posłanego przez świętego Pawła. Bezpośrednie posłannictwo jest wtedy, gdy sam Bóg rozkazuje i daje godność, bez udziału zwykłych autorytetów, które ustalił w biskupach i księżach Kościoła. Jak święty Piotr i apostołowie byli posłani, dostawszy z naszego Pana ust rozkaz: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I jak Mojżesz został posłany do Faraona i do narodu Izraela. Ale ani w jeden, ani w drugi sposób pastorowie wasi nie otrzymali posłannictwa. Jakże więc podjęli głoszenie? Jakże mogliby im głosić, mówi apostoł, jeśli by nie zostali posłani? Rozdział trzeci. Fałszywi reformatorowie nie mają bezpośredniego czy nadzwyczajnego posłania od Boga. Te powody są tak mocne, że najmocniejsi z waszej partii gdzie indziej się okopali niż w zwyczajnym posłannictwie. Powiedzieli, że byli posłani nadzwyczajnie przez Boga, bo zwyczajne posłannictwo zostało zrujnowane i obalone z samym prawdziwym kościołem pod tyranią antychrysta. To ich najbezpieczniejsza ucieczka, która, jako powszechna u wszystkich heretyków, jest warta zaatakowania na poważnie i obalenia całkowicie. Uporządkujmy nasz argument, by zobaczyć, czy możemy sforsować tą ostatnią barykadę. Po pierwsze, mówię więc, że nikt nie powinien domniemywać nadzwyczajnego posłania, jeśli nie dowiódł go cudami, bo, Boże uchowaj, gdzie byśmy byli, gdyby ten pretekst nadzwyczajnego posłannictwa był przyjmowany bez dowodu. Nie byłby to płaszcz dla wszelkich urojeń? Arius Martion Montanus Messalius. Nie mogliby zostać przyjęci do godności reformatorów, składając tą samą przysięgę? Nikt nie był wyjątkowo posłany bez tej akredytacji od boskiego majestatu. Mojżesz był bezpośrednio posłany przez Boga, by rządzić narodem Izraela. Chciał znać imię tego, kto go posyła. Gdy poznał to wspaniałe imię, pytał o znaki i dowody jego posłania.
Bóg na tyle uznał tą prośbę za dobrą, tak wydał mu łaskę trzech rodzajów cudów i znaków, które były powiedzmy trzema poświadczeniami w trzech językach farzy, którą mu dał, w tym celu, żeby ten, kto nie zrozumie jednego, mógł zrozumieć też inny. Jeśli oni wymawiają się wyjątkową misją, niech pokażą wyjątkowe dzieła, inaczej nie jesteśmy zobowiązani im wierzyć. W rzeczywistości Mojżesz jasno pokazuje konieczność tego dowodu dla tego, kto przemawia w sposób nadzwyczajny. Bo potrzebując Boga błagać o dar elokwencji, prosi o niego dopiero po otrzymaniu mocy cudów. Demonstrując, że bardziej koniecznym jest mieć władzę, by mówić, niż gotowość do mówienia. Misja świętego Jana Chrzciciela, choć nie była całkiem wyjątkowa, nie była potwierdzona jego poczęciem, jego narodzinami i nawet jego cudownym życiem, o którym Pan nasz dał wspaniałe świadectwo. Ale co się tyczy apostołów, kto nie zna cudów, które zrobili i wielkiej ich liczby? Ich chusty, ich cień dawały natychmiastowe uzdrowienia chorych i przegonienie diabłów. Przez ręce apostołów wiele znaków i cudów zrobiono wśród ludu. I to, że to było na potwierdzenie ich głoszenia, święty Marek deklaruje dość wyraźnie w ostatnich słowach swojej Ewangelii, a święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Jakże więc ci, którzy w naszym wieku ogłaszają nadzwyczajne posłannictwo, wymówią się i pofolgują sobie w kwestii tego dowodu ich posłannictwa? Jaki przywilej oni mają większy od apostołowego i mojżeszowego? Co więcej mogę powiedzieć? Jeśli nasz suwerenny mistrz, współistotny ojcu, mając posłanie tak autentyczne, że zawierało w sobie przekazanie samej esencji, jeśli on sam, mówię, który jest żyjącym źródłem każdego eklezjastycznego posłannictwa, nie obył się bez dowodu cudów, jaki jest powód, by wierzyć tym nowym ministrom na słowo? Nasz Pan bardzo często powołuje się na swoje posłannictwo, by potwierdzić swoje słowa. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. I mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie. Ale zarazem, by nadać autorytet swojemu posłannictwu, przywołuję swoje cuda i przyznaję, że gdyby nie czynił pośród Żydów dzieł, jak żaden inny człowiek nie uczynił, nie grzeszyliby, nie wierząc mu. A gdzie indziej mówi im, wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeśli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Kto by więc był tak popędliwy, by chwalić się wyjątkowym posłannictwem bez natychmiastowego wytworzenia cudów, zasługuje być uznanym za szarlatana. A jest faktem, że ani pierwsi, ani ostatni pastorowie nie uczynili jednego cudu, więc nie mają nadzwyczajnego posłannictwa. Idźmy dalej. Po drugie, mówię, że nigdy nie można uznać nadzwyczajnego posłania, jeśli wywleknie się go zwyczajny autorytet, którym jest Kościół Pana naszego. Bo jesteśmy zobowiązani być posłuszni zwyczajnym pasterzom pod rygorem bycia poganami i celnikami. Więc jak możecie stawiać się pod inną dyscypliną niż ich? Nadzwyczajni przychodziliby na darmo, ponieważ powinniśmy być zobowiązani, by odmówić ich słuchania. W wypadku, jak mówiłem, gdyby zwyczajni pasterze się ich wywlekli. Bóg nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Głównie wśród Jego uczniów i pasterzy Kościoła, jak Pan nas jasno pokazuje w świętej modlitwie, jaką zaniósł do Ojca w ostatnich dniach Jego ziemskiego życia, w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Jakże więc On by upoważnił dwa rodzaje pasterzy, jednych nadzwyczajnych, innych zwyczajnych? A co do zwyczajnych, na pewno są upoważnieni, a co do nadzwyczajnych, jeśli to sobie wyobrazimy, to byłyby dwa inne kościoły, co jest przeciwne do najczystszego słowa Pana naszego, który ma jedną oblubienicę. Jak to może być, że jedna trwoda mogłaby być prowadzona przez dwóch pasterzy na inne pastwiska z innymi dzwonkami i z innych owczarni? I każdy z nich by oczekiwał, że ma całą trwodę. Tak byłoby z kościołem pod różnorodnością pasterzy, zwyczajnych i nadzwyczajnych, ciągniętych tu i tam do różnych sekt. Albo czy jest nasz Pan podzielony, czy to w sobie, czy to w ciele swoim, którym jest Kościół? Na pewno nie. Przeciwnie, jest tylko jeden Pan, który ułożył ciało mistyczne z niemałą różnorodnością członków. Ciało zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary. Więc uczynić w Kościele podział na zwyczajne i nadzwyczajne członki, to rujnować go i niszczyć. Musimy wrócić do tego, cośmy powiedzieli, że nadzwyczajne powołanie nigdy nie jest usankcjonowane, gdy jest obalone przez zwyczajne władze. I w związku z tym, gdzie mi pokażecie prawowite nadzwyczajne powołanie, które nie byłoby przyjęte przez zwyczajne władze? Święty Paweł był nadzwyczajnie powołany, ale czyż nie był zatwierdzony i upoważniony przez zwyczajne władze? I powołanie, które otrzymał od zwyczajnej władzy, jest zwane powołaniem w Duchu Świętym. Misja Jana Chrzciciela nie może być właściwie nazwana nadzwyczajną, bo nie mówił nic przeciwnego do mojżeszowego kościoła i bo był z rodu kapłanów.
Równocześnie jego doktryna, będąca niecodzienną, była zatwierdzona przez Urząd Nauczycielski Żydowskiego Kościoła w poselstwie posłanym do niego przez kapłanów i lewitów. Ton tej misji wskazuje na wielki szacunek i reputację, jaką miał on wśród nich, i nawet sami faryzeusze zasiadający na Mojżeszowej katedrze czyż nie przychodzili otwarcie i bez wątpliwości uczestniczyć w jego chrzcie. To było zaprawdę po to, by przyjąć jego misję w dobrej woli. Czy pan nasz, który jest mistrzem, nie chciał być przyjęty przez Symeona, co był kapłanem, jak się wydaje, po jego błogosławieństwie Pani naszej i świętego Józefa, przez Zachariasa kapłana i przez świętego Jana Chrzciciela? Oczywiście o jego męce, co była głównym wypełnieniem jego misji, nie chciał on mieć proroctwa wypowiedzianego przez tego, co był wtedy arcykapłanem? O tym mówi święty Paweł, ucząc, że nikt sam nie bierze sobie kapłańskiej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.